Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z War Tales. Kochani, jesteśmy w brązowym kamieniu. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Natomiast niestety w brązowym kamieniu, z tego co wiem, nie ma niestety lekarza. Potrzebujemy lekarza, bo mamy kontuzji trochę. I pytanie, czy ja chcę coś sprzedać? Chyba nie. Chyba nie. Eteryty. Łuk bractwa, poziom 6, zabójczy strzał. Właśnie. Kostecki, masz łuk uciekiniera. Dobra, to nie ten. To jest... chyba ten, nie? Ten dodamy. Oczywiście ten płonący musimy sobie zostawić. Nie masz łuk bojowy, grad strzał. To jest ten łuk upierzcy. Morderczy strzał daje. Chociaż tu jest zręczności więcej, więc nie bardzo rozumiem. To jest poziomu 4, to jest poziomu 7, dobra. No i to jest ta zwykła strzała. Ale chyba więcej obrażeń. 18,32. No tutaj mamy niby razy 2. Tylko nie widzę tutaj. A, 9 do 23. A tu mamy od 18. No to zostawmy ten. Tu sobie jeszcze jakiś olej damy. Tak mi się wydaje. Szklana soczewka. Już mi się skojarzyło z soczewką, słuchajcie, z Jagged Alliance'a, gdzie tam można wykorzystać to do modyfikacji broni, no ale dobra. To jednak nie ta gra. Dobra, jak mówiłem, żywokost to jest w ogóle roślina, która faktycznie istnieje w świecie. Tu jest coś do zabrania. Tutaj... podnieś tę rudę. Tu jest opactwo. Dobra, mamy punkt kolejny. Właśnie tutaj się napierniczają chyba. Tak, napierniczają się. Nie chcę, żeby się napierniczali. Tu są kolejni natomiast. Mamy na nich, kurde... wiemy, co na nich mamy. Zlecenie. Tu jest nora bandytów. Zalana kopalnia. No właśnie, nie chcę na razie wchodzić do zalanej kopalni. Tu są ryby, rozumiem, tak? Tak, dobra, na razie ryb nie potrzebujemy. Co obozowisko. Właśnie nie wiem, czy chcę, kurde, na nich atakować. Znaczy ich atakować. Oczyścić stary obóz bandytów. Zabieramy. Nie wiem właśnie, kurde. Dobra, zatrzymajmy się. Mamy tak. Nie uzyskuje trafień krytycznych. Trudno. Nie można wyznaczać do wykonania jakiejkolwiek czynności. Ale to w tym, w obozie. Tutaj mam obrażenia mniejsze o połowę niestety i siła woli mniejsza o połowę, to jest trudno i tu są obrażenia. Wiecie co? Można by się w sumie zaatakować ich. No dobra, dawajmy ich. Hejże! Rzeźmieszki, zakapiory, marudery, kłusownicy. Dobra, ale nie ma bombardierów, nie? Trzeba to rozegrać dobrze. Dobrze i mądrze. Czy ja mam Lucille i inne kurde rzeczy? Nie mam pojęcia. Dobra. Będzie takie w sumie doświadczenie przywódcy. Gdzie wy jesteście? Wy jesteście po tej stronie. My jesteśmy po różnych stronach. Dobra, tu są... znaczy prawdopodobnie ktoś jest w środku, bo ich jest 12, nie? 12. Tu są 4 osoby, 8, 9. Dobra, czyli 3 osoby gdzieś są w tym. Misieks. Dawaj ho. To jest lożka z kontuzją. Nóżka z kontuzją może niech będzie faktycznie atakowała tego tu. Może ich kurde złapiemy, może nie, zobaczymy. Maruder, ty masz siekierkę. Tu jest kolejny kłusownik. Chciałbym dziabnąć jakiegoś albo wodza, albo kogoś, kurde, gdzie tu jest wodzu? Wodzu prawdopodobnie gdzieś siedzi, albo siedzi gdzieś tu, nie? Albo tu. Albo na tyłach, ale wątpię. Tu jest pan Win. Pan Win teraz może, kurde, wpadać faktycznie i atakować szerokim cięciem większą liczbę osób. Tylko powiem szczerze, że tu ewentualnie... chodź tu. Czy jesteś w stanie dobiec? Tak. Czy jesteś w stanie dobiec tu i atakować 2? Tak, dobra. Malham. Zastanawiam się, czy Malham jak nie pierdyknie tu karę Dagana, tych 3, to da radę? Może i da, zobaczymy. Może dosyć szeroko to jest, więc wpadniemy tu. Kalinon tu, ty tu. Dobra, Kostecki może tam. Ty, mój miły, ty masz rzut włócznią. Sponio. Zróbmy tak. Misiek kotu. Bo tam na górze sobie poradzimy, wydaje mi się. Tu jesteś ty w ramach pierdyknięcia. Torus. A tu są we dwóch. Dobra. Dlatego loszek miał być tu. Tego trzeba będzie jakoś zdjąć. Nie wiem jak. Mamy Korneusa z tym pierdyknięciem. Może po tej stronie byśmy wpadli? Nie wpadniesz nigdzie, kurde. Pytanie, czy loszek dopadnie do Marudera? Nie. No tu wpadniemy niby. No ale z drugiej strony mamy tą niepohamowaną szarżę. Wydaje mi się, że damy radę. Dobra. Płanitka jest. Nie uzyskuje trafień krytycznych, ale to nie szkodzi. No i ty, mój miły, tu podbiegniesz gdzie... Ojej, zakapior. Skurczewiek jako pierwszy. Dobra. Czy my do ciebie podbiegniemy? Tak, git. No i będziemy tutaj walczyć jakoś. Mi się podbiegnie z drugiej strony. Tutaj nie mam nic takiego. Dobra. Git, git, git. I chyba tyle jest przygotowań. Torus. Tutaj. No tu będzie misiek i tu będą sobie miśkować. Coś takiego może bym zrobił jednak. Tutaj gdzieś jakoś podbiegał i coś robił. Dobra. Na początku jest ten zakapior, potem jesteś ty. Dobra, zakapiorze. Jakoś cię muszę dorwać w pierwszej kolejności. No nie użyję tego mobilizacji, bo jestem za daleko, ale to nie szkodzi. Dobra, siemano. Czy ty masz jakąś gardę? Nie masz gardy, dobra. Ciach! Kurde, jeps. I riposta. Ciach! To ciach! Gnoju. I myk. Dobra. No to słuchajcie, muszę jakieś takie te. Potem będzie ten, no i właśnie dlatego ty podbiegniesz tu, mój miły. Jakoś tak, żeby pierdyknąć wszystkich. Mam nadzieję, że tu. Im więcej pierdykniemy, tym lepiej, ale widzę, że niestety nie. Czy jestem w stanie się, kurde, cofnąć? Nie jestem. Dobra. Dlaczego dostajecie furię? Niehonorowa sztuczka. Aha, jeżeli dwa razy w tej samej turze. O kurde, dobra. No smutek. Obrażenia 31 jeszcze w ogóle, kurde. Wrażliwość weszła i wszystko. Dobra, potem będzie ten gościu. I to jest rzezimieszek szefu chyba. W takim układzie podbiegniemy tu. Siemano. No i użyjemy tego. Okej, okay. Git. Chociaż on też powinien mieć furię, nie? Tak. Bo dostał dwa razy od tego samego. Kurde, trzeba było przemyśleć to. Au. Ale mamy ripostę. Skąd mamy ripostę? Tego nie wiem. Dobra. Następny będzie ten, więc mógłbym ewentualnie podbiec... O kurde, nie podbiegnę tak. Tu mam nadzieję, że jak tak przebiegnę, to będzie ok. Z drugiej strony mógłbym podbiec tu i przeszarżować, nie? To nie będzie głupi pomysł, tylko chciałbym uniknąć tej pułapki. Chyba się udało. Bastianskie przebicie. Naprawdę? No trudno. Tu jest kolejny kurde łucznik. Dobra, będzie następny ten. Dobra, to ok. Potem będzie ten zakapior, więc tutaj warto by go storusować. Misiek. Nie podbiegniesz tam. Dobra. Można by tego dziabnąć i potem podbiec do tego i tu byśmy mieli przewagę. Damy go. Ciach. No właśnie o tym mówię. Super. tutaj zadyszkę. No właśnie, byśmy podbiegli tu. Za 39. A w ogóle ma być ten patch, z tego co się dowiadywałem. Kolejny i dopiero potem ma być kolejny patch z DLC. Zobaczymy z tym DLC jeszcze, ale nie wykluczam. Tu jest szefu! Siemano, szefu. Teraz trzeba będzie szefa dziabnąć. Mógłbym podbiec ewentualnie tu i przestrzelić. Tylko pytanie, czy dam radę. Stąd tych dwóch dam radę. Dobra. Podbiegnijmy zatem tu. Rzućmy dzidom w ten sposób. Moment, ja podejdę tu. Tego przesunę, ale... Tu mam jeszcze bieg. Mógłbym pobiec. Wiecie co? Pobiegniemy. Pobiegniemy, bo chcę złapać tego. Jak najbardziej, jak najbliżej. Żeby mi gościu tutaj nie uciekł. Czegoś sięgnę stąd? Tak, ale go nie zabijemy niestety. Dobra, podbiegnijmy tu. Dziabnijmy szefa. Ładnie. No i pytanie, czy szefu będzie chciał podbiec tu? Nie mam pojęcia. Za papier natomiast... O kurde, za 40! I rzuca, kurde, wanitę. Nie, w kostka. O nie. Tak się bawić nie będziemy. Dobra. Następny będzie kłusownik ten tu. Hackert. Będziesz musiał coś z tym zrobić chyba, bo misiek nie dobiegnie do tego. Nie. Tu jest jeszcze jeden maruder. Biegniemy tu. Ładnie. Dobra. Git. Stań tu. Pierdyknij. Dobra, o to chodziło. Super. I zastanawiam się nad tym, ale jest jeden punkt, który jest bez sensu. Dobra. To stańmy może tu w ramach wsparcia. Potem będzie ten, no właśnie. Nie mamy go jak, kurde, zdjąć już. Mamy Jarosława w sumie. I to czy Jaro podbiegnie... Jak to biegniesz daleko? Tu jest mniej więcej tyle. Gdybyśmy podbiegli tu, to byś dobiegł tam. Jaro, weź go tam, ściągnij. No to jest ważna kwestia, niestety. Dobra. No i tego trzeba będzie dziabnąć, chyba że tego na dole. Zaraz zobaczymy, kto będzie następny. Ten na dole będzie następny. Tylko tutaj wolałbym, żeby kostek go... Zabójczym strzałem. Tam nie dotkniemy. Ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Dawaj tu. Dobra, to był punkt. Tutaj jest piąchy. Okej. No i ty, mój miły, tylko no właśnie. Tutaj raczej. Osłabimy go. Ma to sens, żeby go osłabić? Chyba nie. Pierdykniemy go tak o. Chociaż go osłabimy. Zmuszona precyzja. Ała! Misieks. Można by go złapać ewentualnie, ale jeszcze możemy złapać innych, więc... Ciach. Dobra, misieks już nie pójdzie. O kurde. Myślałem, że tu wpadnie i uciekł. Gnój. ...42%, kurde, że trafię. Nie ma opcji. Rąpany, no. Dobra, nowa runda. Na początku będzie ten kłusownik, to tam spoko. Ten łucznik to tam w dupce. Tego trzeba by wyeliminować. Tylko jak to zrobimy? Myślę, że wspomożemy tu. Trucizna, super. Tu jest tych dwóch. Czy ja jestem w stanie coś tu zrobić? Wydaje mi się, że nie. Dobra. Tu sytuacja. Ładnie. Ma 0%. To zostawmy go. W sumie można by go dziabnąć. Nie mogę go dziabnąć, nie mam łańcuchów. To go zastrzelę po prostu. Dobra, mamy punkty. Tu jest dziabnięcie w Jarosława. Jarod się, kurde... Nie tego, nie wygłupiaj. Bo szef przyjdzie, nie? Ale do szefa trzeba będzie jakoś podejść chyba. Dźgniemy go niehonorowo w plecy. I zdestabilizujemy. Kurde, 17 życia masz. Tylko. 24. Nie, to jest bez sensu. Tutaj trafimy naszego, więc to za chwilę. Tu jest Dagan. Właściwie to. Ja bym podbiegł tu, ale go nie zabijemy. Ani jednego, ani drugiego. Ale odejdę przynajmniej, nie? Ohoho! Czy chcę kogoś poleczyć, kurde? Wiecie co? Może to być dobry pomysł. Rzuć go jeszcze nożem. Dobra. Tu jest misieks. Kurde, moment, bo się zagapiłem. Znaczy nie zagapiłem, tylko kurde, nie wiem co teraz zrobić. Dojdziesz do szefa, dawaj go, kurde, szefa. Gościu miał furię, ale no niestety. Tu trzeba pomóc. Natychmiast. Kostek nie. No jeszcze go tutaj. Chociaż nie, to jest ostatni punkt, to nieważne. Chcę go osłabić, kurde, bo tutaj jest, mamy mało życia. Pytanie, czy gościu był już. Ten będzie, ten na dole. I chyba tyle. Dobra, to normalnie go bijemy. Plus trucizna. Dobra, Misiek, weź tu pomóż. Tutaj myk. Tutaj dźgniemy, tylko nie wiem kogo. Tego na dole chyba. Tutaj sobie powinni poradzić z tymi łucznikami. Ohoho. Dobra. Tutaj wszyscy byli? Nie, tutaj nie była nasza przyjaciółka. Naprawdę? No tak, bo on jest tam w śmiesznych tych. Oż ty gnoju. Jak mam cię, kurde, szarpnąć? W ten sposób. Raczej tam powinienem podbiec. Tu jest wsparcie. Właśnie nie wiem, czy będę mógł ich złapać, czy nie. Jaro, weź tu kończ. Temat. Doświadczenie grabieżcy tutaj, o. Dobra, no runda. Obawiam? Nie, to jeszcze nie. Dobra, nieważne. Jeszcze nie mogę tak czy inaczej. Nie, nic nie rób. Strelskie przebicie. Tu trzeba będzie poleczyć, kurde. Wtedy masz zbroję. No, tą mobilizację chciałem włączyć, między innymi. Ale widzę, że tutaj nie damy rady. Kurde, nie podbiegnę tak szybko. Może być problem właśnie w ramach tej agonii. Będziesz ty. Tutaj nikogo już nie ma. Czy ja sięgnę go tam? Nie. Misiek. Misiek też nie. Tutaj mamy ewentualnie... Dobra. Okej, furiowy. Jeszcze go kurde zabijemy. Nie, nikt stąd nie ucieka żywy. Dobra. O kurde. Dobra, pytanie czy... Wiesz co, może ty nie, ty też nie. Jak ja tam dojdę, kurde? To jest ta kurde, ta... Mogę go złapać. Dobra, o to mi chodziło. 62%, ale wystarczy, okej. No powiem szczerze, o kurde, trójkąta tarcza bandyty, obronne strzały, otrzymywane obrażenia od ataków strzelskich mniejsze o 90%, skurczybyk, garda, pancerz, elegancko, zatruty nóż, 61 zeta, piłka turniejowa, okej. Dobra, jesteśmy zmęczeni mega. No i się zastanawiam właśnie, jak to kurde zrobić teraz. Czy próbować iść? Nie. Znaczy, czy wrócić do miasta, bo tam nie było. Tam był kowal tylko. No to ewentualnie kowal mógłby nas tutaj podleczyć, ale tak to... Znaczy podleczyć. Zreperować. No i ty, mój miły, na dyby. Co ty tu? Nie ma ucieczki, kłusowniku, praktykancie. Dobra. Pytanie, czy mamy jedzenie. Pieczona wieprzowinka. No właśnie tę wieprzowinkę miałem zostawić, nie? W ramach... Właśnie nie, to baranina. Nie, to wieprzowina jest okej. Przyrządźmy trochę. I trochę chleba można, ale nie chcę. Dobra, to jest kiełba z wilka, trochę wieprzowinki. Kurczak, szczur. 37 szczurów, moment. Nie widzę. Zjedzmy trochę szczurów i tyle. Dobra. Git, tutaj robimy, tu robimy, tutaj to. No nie będę z nimi walczył. Wiem, że tutaj jest quest. Ale w tym momencie niestety... Jestem zbyt ranny. Trzeba by wrócić. Mamy 0% w ogóle. Trzeba by tego. Coś ukraść komuś. Czy ja coś mogę tu zrobić? Żelazny młot dwuręczny, sztylet, widmowy łuk, wzmocnione obrońców. To chyba wszystko mamy, nie? Łowcy, zręczność +2, ale nie zrobiłem tego, więc możemy to wykuć. 18 pedeków wtedy, pierwsze dzieło git. Widmowy dziki hełm. Opaski, zbroje płytowe. Powiem szczerze, że nie do końca tutaj mamy wszystko, co mógłbym... Znaczy, co chciałbym mieć. Znaczniki miejsc, kanibalizm. Fajnie, fajnie, nie. Kamień balastowy. To jest precyzja plus 10%. Utrzymuje też właściciela w miejscu podczas walki. Rozumiem, że że jak mnie ktoś będzie chciał przesunąć, to będzie miał problem z tym, ale nie chcę tego na razie opanowywać. Nie wiem, czy namioty. To jest premia maksymalna punktów odwagi. To by było też nie głupie. Tylko nie mamy, kurcze, ani płótna, ani skór 12 w tym momencie. Mamy... Nie, nie mamy nawet 10 soli. Gdybyśmy chcieli konowiąza. Przypisane konowiązu jest 5, większo 5, więcej doświadczenia. Kociołek. 15% szans na to, że dania z receptu dających premię będą smakowite. Nie wiem, co to znaczy. Zmniejsza o 4. Można by to w sumie zrobić. Wiecie co? Ulepszymy sobie kociołek. Panie, kochany. Spoko. Okej. Mamy, kurde, więcej kontuzji teraz, niestety. Ale, moment, bo ja mam przecież, kurde, możliwość odebrania nagrody. Dobra. Tu jest ten niski, tu jest wysoki nowy rekruci. A było średnie. Ja myślę, że teraz jest wysoki z tego względu, że jesteśmy ranni, nie? Dobra. Opuśćmy miejsce, zagadajmy z tymi tu. Siemano, co macie? Macie kapustę, wiecie co? Dajcie tę kapustę, kurde. Dajcie. No, to na spokojnie. Dobra. Chcę wrócić do miasta. Tylko nie wiem, którędy teraz. W lewo. W sensie tutaj, tak? Mi się wydaje? Chyba tak. Tu coś jest, tam coś jest. Obóz kuglarzy. Nie byliśmy w obozie kuglarzy chyba. Czy byliśmy? Kurde, nie wiem. Nie, chyba nie byliśmy. Namiociki. Jest klatka. Nie, no byliśmy chyba. Nie, nie byliśmy. It took me years to perfect this wolf's skills. I taught him everything. To sit up and beg, to walk on embers, and even to fish. Okay. If you ever come across my partner, bring him back to me. You can't miss him. He's quite large and wears a collar. To rozumiem, że wilk, tak? Spoko. If we don't find the damn wolf, we'll miss the arena clash. This tournament is only held once a year. Tak, czyli to jest kwestia złapania wilka. How could this animal open its cage unnoticed in the dead of night? No zobaczmy. O ile mi wiadomo, zwierzęta nie potrafią otwierać zamków, więc ta klatka musiała zostać otwarta przez człowieka. Nawet jeden wytrych. Ktoś go, kurde, wypuścił, ale kto? How could this animal open its cage? Nie mogę niestety z nimi zagadać, znaczy chyba. If we don't find the damn wolf, we'll miss. Okej. Mamy możliwość porąbania drewna, weźmy. Skorzystajmy z okazji, w sensie. Muszę zrobić ten kociołek. Lepszy. No dobra. To konopie wziąłem. Dobra. Więc nie ma. Jakieś skrzynki gdzieś ukrytej w tym. Wiecie o co ho? Gdzieś na tyłach. Nie. Dobra. Jaro, weź wytwórz, kurde. Ranny towarzysz, który nie może działać. Jaro, coś ty narobił. Nie można wyznaczać do wykonania czynności w obozie. Zajebiście. No tak, jest żywokos razy 2. Tu jest ruda, żelaza. Tu są kolesie, których mamy zabić, ale nie w tym stanie to na pewno. Ale wiemy, że są. To jest winnica lupów. Zbierzmy sobie też wokosty przede wszystkim. Zagadajmy z różnymi. Winnica Johanna Molena. Tam są dziki, ale niestety dziki są na podobnym poziomie co my. Wiesz co? Ile to kosztuje? 48 zł, trochę dużo. 40 do 80, trochę dużo. Do 80, nie, dobra. Dziennie. Jest Mannheim przed nami, ok. Dobra. Git. Jeszcze do tej kurczę wieży muszę dojść. Znaczy do wieży, do więzienia. Muszę oddać. Dobra. Czy ty, gościu, leczysz tu, czy jak to jest z tobą? Przepis lekarstwa ucznia, spoko. Czy ty nie leczysz? Olej osłaniający. Mamy buteleczki. Co to jest w ogóle za mikstura? Ochronny olej od 50 do 100. Osłaniający jedynka. Dowolna umiejętność za obrażenia mogą też zostać zmniejszone, otrzymywane obrażenia. 50% szans, że na... Co? 3 rundy? I szansa 50%, że zostaną zmniejszone obrażenia. No to spoko, tylko kurde... Normalnie ile to kosztuje? 75. No mamy 2000, więc w sumie... Można by to kurde kupić. Tu jest ochronny olej jedynka. Użytkownik nie może otrzymać bezpośrednich obrażeń od swoich sojuszników. Okay. To jest pasywne. To jest spoko. To na zbroję chyba, nie? To jest... Pamiętność. Lekarstwo ucznia. Co to jest, kurde? Ja rozumiem, że tutaj dostanę lekarstwo ucznia. Nie wiem. Jak mam to, kurde, zrobić? Lekarstwo 22. Elegancko. Mam wyżej kosztów miliard. Dobra. Wiecie co? Zróbmy max. Tworzyć osad alchemiczny. To jest alzarski proszek, osad alchemiczny. Dobra. Git. Uleczmy wszystkich. Lekarstwo. Tak? Tutaj 2 lekarstwa muszę zrobić? Tak. Ty, nie, ciebie nie. Proszek. Dobra, żyjemy. Jaro. Miałeś zrobić nam ognisko lepsze. Kociołek. Git. Czeladniczego. Majsterkowicz, Jaro. Okej. Okay. Ciekawe, co tutaj można robić w takim układzie. Pochodnia, wytrych... Ekspercki haczyk, lina. Zróbmy linę i będzie git. Jaki w ogóle mamy ten? Tutaj, a nie, dobra, bo tutaj w mieście jesteśmy. Dobra, karczma Niedźwiedzica, to jest stacja podróżna. Ratusz, to wiemy, co się w ratuszu dzieje. Na targ idziemy. Tu. Strange. Bardzo strange, dawaj to. Dawaj zupę z okonia. Okoń to. To miodek. Chyba jabłka i winogrona, tak mi się wydaje. Tak, okoń z kapustą. Smakowite, wysokiej jakości. No właśnie nie wiem, to jest jakaś nowość, nie? Że smakowite. Chcę zobaczyć to. Żywność no jest. 15%. Chyba, że to jest po prostu można sprzedać, nie? I dlatego. Pasek jabłkowy, smakowity. To jest rozłóż do konia, ale nie chcę. Baraniny w sumie mógłbym nakupić. No właśnie wiedziałem, że... kuraki były tutaj. Nie ma tutaj tego. Kapusta. Nie, no kapustę mamy. Dobra. Super. Są te placki. Jeden smakowity, jeden nie. No zobaczcie, cena jest, nie? Waga jest ta sama. Nie, dobra, zobaczcie. Premia o 45% zmniejsza tempo kumulowania się, więc to weszło. W zależności od... w zależności od jakości, nie? Dobra, kto tam może mieć jeszcze tarczę, ale wydaje mi się, że nikt więcej. Zobaczmy w karczmie Niedźwiedzica jeszcze, czy ktoś tu jest ciekawy. Tu jest szermierz. Spoko. Tu jest informator i tutaj. Dobra. Wojownik. Wiesz co, wojowniku? Spoko. Mięsożerca. Gipki. Tylko to mamy wkurcza. Znaczy i tak będziemy mieć to, nie? Nie wiem. Wiecie co? Dajcie znać w komentarzach, proszę. Ja zakończę ten odcinek tu. Czy Anedę, panią Anedę, wojownika 5. poziomu chcemy w drużynie, bo miałem takiego kogoś znaleźć. I czy się opłaca, czy się nie opłaca. Ma gniew już, więc spoko. Natomiast, no tu jest zwiadowca, nie potrzebujemy zwiadowców. No. Także kochani. Tutaj musimy wrócić i wszyscy są tu, czyli wrócimy przez rzekę z powrotem i w prawo, tu, do opactwa. Trochę tych misji mamy podbranych, no ale trzeba będzie to zrobić. Dobra, także jak mówię, kochani, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Dajcie znać, czy panią Anedę bierzemy, czy nie. I już. Trochę kasy mamy, ale zobaczymy. Dobra, trzymajcie się. Pa, pa.